SK Info. Granatowo-bordowy klimat w domowym zaciszu na wyciągnięcie ręki. Ci szczecinianie, którzy śnili o tym, by podczas odpoczynku w swoim ogródku poczuć się jak na piłkarskiej arenie, niebawem będą mogli spełnić swoje marzenie. Prace rozbiórkowe na Stadionie Miejskim przy ulicy Twardowskiego ruszyły pełną parą. Na pierwszy ogień poszły siedziska, balustrady i ogrodzenie trybun. Pomarańczowi pracują w pocie czoła, tak by nic nie zostało zniszczone. W końcu krzesełka mają dostać drugie życie. Po demontażu krzesełek z trybuny południowej i zachodniej na pewno trzeba będzie je inwentaryzować, zobaczyć w jakim one będą w stanie technicznym. Następnie trafią one w kilka miejsc, na pewno na inne szczecińskie obiekty sportowe, nawet nie tyle piłkarskie, co właśnie sportowe, o szerszym zakresie działalności, a część na pewno chcemy, aby poprzez klub trafiła do kibiców Pogoni jako symbol, jako pamiątka starego już Stadionu Miejskiego. Wykonawca inwestycji tylko do niedzielnego meczu Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok zdemontuje kilkaset sztuk krzesełek. Michał Zaręba, SK Info Szczecin. SK Info.